Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy es nuestro primer webinario del español, ¿vale? Así que vamos a empezar. El título de este webinario es Ole con Ole. Y vamos a hablar hoy sobre los mitos y realidades sobre los españoles, ¿vale? Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat mitów i rzeczywistości o Hiszpanach. Primero voy a presentarme. Hola, me llamo Susana y he vivido y estudiado en Madrid y en Granada. Esta soy yo. ¿Vale? Tutaj jestem ja na tym zdjęciu. He vivido y estudiado en Madrid en total 14 años. W sumie 14 lat spędziłam w Hiszpanii. I me gusta mucho viajar, leer y los gatos. Jak widać, to moje upodobania. Podróże, koty, książki, miau. Bueno, hoy es mi primer webinario. Dzisiaj to jest moje pierwsze webinarium, więc bardzo bym prosiła, así que gracias por vuestra comprensión. Dziękuję za wyrozumiałość. Adelante. Vamos a empezar. No to se zaczniemy. Dzisiaj będziemy różne rzeczy, będziemy się dowiadywać na temat mitów, będziemy też robić małe takie króciutkie, krótkie, kot jest czarujący. El gato es muy bonito. Gracias. Dowiemy się na temat różnych rzeczy, na temat Hiszpanów, ale też będą takie króciutkie sprawdziane. Vamos a responder a unas preguntas, ¿vale? Así que participen. Także zachęcam do uczestnictwa aktywnego. Estos son los mitos, estas son las realidades, ¿vale? Estas son las diferentes realidades. Tak wygląda prawda na temat Hiszpanów i o tym troszeczkę sobie porozmawiamy dzisiaj. Mitos y realidades sobre los españoles. Vale, el primer estereotipo. Jaki jest pierwszy estereotip na temat Hiszpanów? Esto es España, ¿sí? Esto es España, ¿eh? Más o menos. Y en España se habla español. W Hiszpanii się mówi po hiszpańsku, prawda? To wszyscy wiemy. Pero en realidad, ¿qué es España? Esto es España también. Son diferentes comunidades, regiones que históricamente se han formado, ¿vale? To są różne regiony i prowincje Hiszpanii. No właśnie, 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 właśnie o to nam chodzi. Tutaj dostaliśmy od pani Bogusi taką informację, że mój szef mówi po katalońsku. No właśnie, tak jest. Es verdad, en España no se habla solo español. Se habla también otros idiomas. Vamos a hablar ahora sobre esto un poquito. W różnych językach mówimy po hiszpańsku, nie tylko w Hiszpanii, tylko po hiszpańsku. En España se habla español, pero no solo el español o castellano. El otro nombre del español es el castellano. Nie tylko po hiszpańsku, ale też po kastylijsku, czy też po kastylijsku, tylko jakie są jeszcze inne języki oficjalne w Hiszpanii. En España hay cuatro lenguas oficiales, cztery. Y diferentes hablas, i różne mowy. El castellano, el español en toda la región. Widzimy już w całym regionie administracyjnym w Hiszpanii, na wyspach na Balearach i na Kanarach, jak również w dwóch miastach enklawach na północy Afryki się mówi po hiszpańsku, po kastylijsku. Pero también, exacto, como el jefe de Bogusia, jak szef pani Bogusi, en catalán, en la provincia de Cataluña y en Valencia y en los Baleares, también hay un dialecto del catalán, que es el valenciano. Również istnieje dialekt katalońskiego, który jest walencyjski, powiedzmy, tak? I también tenemos el gallego, o galegu. W Galicji porozmawiamy po galicyjsku, bardzo zbliżony do portugalskiego. Bardzo piękny język zresztą. I el vasco, sí? En una parte de Navarra, en la parte del norte de Navarra i en el país vasco, po baskijsku. Troszeczkę sobie w ten baskijski wejdziemy, że tak powiem. Vamos a conocer una palabra en vasco hoy. Aha. I también hay otras lenguas minoritarias. Również mamy inne mniejszościowe języki.
aragoński, asturyjski, możemy sobie zapomnieć trochę o nich, bo to są zupełnie nieużywane historyczne dialekty, son lenguas históricas, pero muy importante, si vamos a visitar Andalucía, si visitamos Andalucía, vamos a hablar en andaluz y en Extremadura, en extremeño y murciano, el panocho o murciano. Na południu Hiszpanii mamy zupełnie inny akcent, właśnie to są te mowy, sposób mówienia po andaluzyjsku, po murciańsku, po ekstremadursku, a na Kanarach mamy kanaryjski. Na przykład autobus po kanaryjsku to jest guagua. Por ejemplo, en canario el autobus es la guagua. No tiene nada que ver con el bus. ¿Dónde está la guagua? Gdzie jest mój bus? Vale. I también está el portugués. Portugalia, że tak pewnie wchodzi w nasz region zainteresowań, ale teraz właśnie sobie wejdziemy, jakie są języki. Jeszcze raz. Castellano, español. Hola. En catalano, en valenciano. Hola. En gallego, o galegu, boas. En vasco, euskera, kaixo. Vale. Otras lenguas y hablas de España, ya hemos hablado. Lenguas minoritarias y lenguas o hablas meridionales. Andaluz, canario, extremeño, murciano. Uwaga, uwaga. A ver si recuerdas, czy pamiętamy, ¿cuántos idiomas oficiales hay en España? Czy pamiętacie Państwo może, ile jest języków oficjalnych w Hiszpanii? Niestety tu już wyszła odpowiedź mała taka. Cuatro. A możemy sobie przypomnieć. Castellano, español, catalán, valenciano, gallego, galegu, vasco, euskera, caixo. ¿Qué significa caixo? Co to znaczy caixo? Kto wie po baskijsku? Bien, gracias. Justyna, Izabela, muchas gracias. Bardzo dziękujemy paniom Justynie i Izabeli. Tak jest, Kaisio, hola. Bandera del País Vasco. La bandera del País Vasco se llama La Ikurriña. Tak, taka zabawna może dla osób, które nie znają baskijskiego, w tym dla mnie nazwa flagi. País Vasco, La Ikurriña. To są bardzo ważne dla nich symbole z powodu też dużej represji, jakie ponosili za Franka. Mucha presión, mucha represión durante Franco. Así que son símbolos importantes para una parte de los españoles. Otra vez, ¿cómo se dice hola en vasco, euskera? Jeszcze raz, jak się mówi cześć po baskijsku? B. Kasiu, exacto. Muchas gracias, Piotr. Dziękujemy, Piotr. I pewnie reszta też zapamięta to egzotyczne może słowo trochę. Powiem tylko jeszcze, że baskijski, el basco no pertenece al grupo de lenguas indoeuropeas. Es un misterio todavía, no se sabe, nie wiadomo jeszcze, do jakiej grupy tak naprawdę należy baskijski. To nie należy do grup indoeuropejskich, więc w ogóle nie ma nic wspólnego z żadnym językiem, jakie Państwo możecie znać z Europy. Są różne teorie na ten temat, na przykład to, że gdzieś przyjechali jacyś, jakieś osoby spoza pozaziemskich terytoriów i tam, że tak powiem, się narodził język baskijski. Los extraterrestres vinieron y formaron el basco. Pero es una teoría solamente, no se sabe. No se sabe. Vamos a hablar de otras palabras conocidas del español. I za chwilę wejdziemy troszkę w tematy kulturowe i językowe. Pewnie znacie Państwo inne słowa po hiszpańsku. Na przykład jakie? Poproszę, ¿qué otras palabras conocéis del español? A ver. Może ktoś z Państwa wie. Jakieś takie, nie wiem, ulubione słowo. Los toros, muy bien, gracias, Paweł. Katarzyna, Elvino, exacto. ¿Qué más? Mariposa, muy bonito. Una palabra muy bonita. Mariposa significa... muy bien, paella, paella, mañana, exacto. Mariposa es motylek. Paella, no pewnie wszyscy Państwo wiecie. Mañana... Pani Elżbieto, Pani Justyno, Pani Katarzyno, bardzo dziękuję. Vamos a conocer más... tranquilo, también. Spokojnie, tranquilo. Se dice mucho. Dziękuję Pani Katarzyno. Muchas gracias por todas las contribuciones. Bardzo mnie cieszy odzew.
Hamon. Wchodzimy w tematy, które też dzisiaj będziemy poruszać. Hamon, czyli szyneczka hiszpańska. Entonces, palabras conocidas, takie jak Państwo już wymienialiście. Palabras como fiesta, paella, vino, toros, corrida. ¿Qué más? Flamenco, ¿verdad? Tapas. To w zasadzie już weszło do języka polskiego. Practicamente pertenece al polaco. Playa, no? Siesta. Estas palabras, te słowa znamy z powodu tego, że pewnie wyjeżdżaliśmy albo słyszeliśmy o Hiszpanii, albo jakoś tam nam się przeszło do naszej kultury. El turismo es una parte muy importante de la realidad española. I praktykamente turystyka jest ważną częścią hiszpańskiej rzeczywistości i również, co się stało, no właśnie, przynosi dużo pieniędzy. También trae mucho dinero, no? I ha formado algo así como la marca España. Czyli powiedzmy, że powstała coś takiego jak taka marka, taka firma Hiszpania, która się świetnie sprzedaje. I teraz zobaczymy sobie konkretne fakty. Un poco de hechos. Esto es un hecho evidente, to jest fakt, prawda? Tak wygląda Hiszpania w lato. Esto es la costa, esto es España en verano. Mucha gente. Son 16 millones de turistas al año. Mucho, ¿verdad? Mucha gente, 16 millones de turistas. Una barbaridad, mnóstwo ludzi. Solamente en 2 meses del 2015, entre enero y febrero, vinieron 6,45 millones de visitantes internacionales. Tylko i wyłącznie w 2 miesiącach, styczeń, luty, które nie są miesiącami jakimiś bardzo turystycznymi, prawda? Prawie 7 milionów osób zwiedzających spoza Hiszpanii. Entonces, mamy taką teorię. Nie wiem, co Państwo na to. Tengo una teoría, que la cultura se puede vender y trae dinero. Kulturę można sprzedać w jakiś sposób i przynosi pieniądze. I również to powoduje, że turystyka się rozwija. El turismo también es parte de esa cultura, ya. Porque trae dinero, bo przynosi tam pieniądze, prawda? ¿Qué pasa? Co się dzieje w tym momencie? Czy będzie mieć kulturę dla turystyki, cultura para el turismo? Efectivamente, si vamos a Barcelona, uno de los puntos que tenemos que ver es el Park Güell. Jeżeli pojedziemy do Barcelony, to z pewnością będziemy chcieć zobaczyć Park Güell, jedną z pereł barcelońskiej architektury współczesnej, Gaudiego. I seguramente los españoles van a decir, hoy el Park Güell está lleno de guiris. El Park Güell está lleno de guiris. I możemy nie zrozumieć, o co chodzi, ale właśnie dlatego dzisiaj się nauczymy nowego słowa. La palabra guiri es muy importante porque, bo to dotyczy nas, es sobre nosotros, los extranjeros. Todos los turistas que están en el Park Güell son llamados comúnmente, coloquialmente, guiris. Así que guiri es eso. También hay guiris de diferentes países. Mamy guiris z różnych krajów, głównie z krajów typu, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Francja. ¿Es positivo o no? Pani Justyna zapytała. ¿Es positivo o no? No tiene connotación positiva ni negativa. W zasadzie nie ma żadnego takiego oddźwięku negatywnego ani pozytywnego. Po prostu to jest fakt, tylko to jest słowo kolokwialne, więc natomiast używa się tego bardzo dużo. Es coloquial, pero se usa mucho. De nada, Justyna. Muy bien, entonces esto es un poco la imagen típica del guiri playero. Tak typowo właśnie, powiedzmy, widzą Hiszpanie guiris, taką modę głównie z Niemiec przywieźli i się czasem z tego podśmiewują, tak więc nie zdziwcie się, ale zazwyczaj nie ma z tym żadnego problemu. Bueno, esto es también una cosa por la que puedes distinguir a un autóctono y a un guiri. Los guiris no usan bronceador, no usan bien, no, no, powiedzmy tak, los guiris, los turistas muchas veces no saben que el sol quema en España, quema mucho.
El Sol Quema. Giris nie zawsze wiedzą, że hiszpańskie słońce faktycznie jest bardzo mocne i należy się do tego przygotować. Więc tutaj takie też chodzą memy po internecie. Giris nivel experto, czyli poziom zaawansowany giri. Należy faktycznie uważać z tym słoneczkiem, bo może nas trochę przygrzać. Vale, vamos a ver si te acuerdas. A ver si te acuerdas, sprawdzimy Państwa pamięć. El parguel está lleno de... El parguel está lleno de... Giris, Pani Katarzyna, świetnie, Pani Justyna, Pani Izabela, doskonale. Bardzo super. Tak jest. Está lleno de giris. Tutaj zwracam uwagę, por favor, una pequeña cuestión. Giris przed i przed e, jeżeli chcemy wywołać dźwięk g, gi, ge, musimy ortograficznie wstawić u. Tenemos que poner una u entre la g i la i o la e. ¿Vale? Porque si no es giris o gente, ¿vale? Pero si no, tenemos giris. Es importante esta cuestión ortográfica. Bardzo dobrze Państwo se poradziliście. Vamos a ver otra cosa. El parguel está lleno de... Esto es una expresión que significa... ¿Qué significa está lleno de? I to teraz mały taki teścik Państwu proponuję. Está cerrado. Está muy lejos. O, hay mucha gente. Czyli odpowiedź A. Czy jest zamknięty parguel? Está muy lejos, daleko. Czy może jest dużo ludzi? Świetnie, Pani Justyna, Pani Jolanta, Pani... Doskonale się posypały pozytywne, dobre, odpowiednie odpowiedzi. Exacto. El parguel está lleno de gente, es que hay mucha gente. Está lleno de... Lleno de pájaros, może być pełne właśnie, nie wiem, ptaków. Bo też się zdarza, tam jest dużo gołąbków. Hay muchos, está lleno de pájaros, pero bueno, en este caso está lleno de giris. W tym wypadku chodzi nie o ptaki, tylko o turystów. Muy bien, vamos a seguir. España, ole con ole. Es el título de este webinario. Ole con ole znaczy tyle, co super. Ole es una expresión muy positiva y viene del árabe, alá. Como sabéis, en España durante siete siglos hubo árabes, hubo personas de la cultura árabe. Ole znaczy tyle, co wspaniale. Ole con ole to jest w ogóle super. Ole pochodzi z języka arabskiego, od słowa Allah. Ponieważ w Hiszpanii, jak wiecie Państwo pewnie, przez 7 stuleci mieszkali Arabowie, więc ta kultura bardzo też przesiąkła do... Zresztą wielu z nich zostało, znaturalizowali się, powiedzmy, przeszli też na chrześcijaństwo wielu z nich. I w języku hiszpańskim jest masa słów pochodzenia arabskiego, ale na razie tylko jedno ole właśnie. Zwracam uwagę, że to jest ole, a nie ole. To jest nie do końca hiszpański akcent. Esto es la imagen típica de España, prawda? To jest typowy obraz Hiszpanii. Muy bonito, ¿verdad? Os gusta? Podoba się Państwu? Sí, no bueno. Es muy bonito, es espectacular. Bardzo ogólnie wszystkim się podoba, bo jest takie spektakularne, ale o co chodzi? Czy jest to do końca całość na temat Hiszpanii? Czy es la verdad, es la imagen verdadera sobre España? Esto es una montaña? ¿O qué es? Czy to jest góra? Czy może to jest otra cosa? Esto es un iceberg. To jest góra lodowa. Jak widać, to co widać na zewnątrz, to jest tylko część. A całość jest trochę więcej i poniżej i trochę inaczej. Esto es una parte de la realidad. To jest część prawdy. Część rzeczywistości. I tego una teoria. Mam taką teorię, nie wiem, jak Państwo do tego się zastosujecie, ale tego una teoria, a ver qué pensáis vosotros. Esto es un poco el idioma, la cultura o es lo que es diferente a mi cultura. Powiedzmy, że to jest to, co nam się wydaje inne. To, co jest dla nas inne, mamy inną kulturę. To jest język, to jest kultura, która jest inna od mojej kultury. I lo que hay debajo, to co jest na dole, es la historia, son las relaciones sociales, la política, el arte, ¿sí? Los bienes de cultura, ¿sí? To jest historia, to są związki społeczne, to jest polityka,
to jest sztuka, to jest dostęp do dóbr kultury, los medios de comunicación, środków przekazu, mody. Son muchas cosas, ¿vale? Entonces vamos a hablar de esto. Esto significa que esto no es España. To nie jest Hiszpania, ta laleczka, powiedzmy, to nie jest cały obraz Hiszpanii. Esto es solo la punta del iceberg. To jest tylko to, co jest na górze, to, co widać, to, co odróżnia. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta imagen? Es una muñeca encima del iceberg. Załóżmy, powiedzmy sobie, że to jest po prostu laleczka na szczycie góry lodowej. Esto es un poco el idioma, la cultura, lo que es diferente a mi cultura, pero lo que hay debajo, to co jest poniżej, to jest to wszystko, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Es todo lo que hemos dicho un poco antes. Sí, la historia, las relaciones sociales, todo esto. ¿Qué hay detrás o debajo de la muñeca? Co jest za o debajo, pod laleczką? O, ¿cuáles son las raíces del mito? Jakie są korzenie? Las raíces del mito. Bueno, vamos a hablar un poco para hablar de eso, żeby o tym porozmawiać. Wróćmy sobie do korzeni właśnie. El origen. El origen es Franco y las tres S's. Teraz troszeczkę o kulturze, o historii, tak powiemy sobie, co się działo w Hiszpanii wcześniej. Hubo una guerra civil, była wojna domowa, jak Państwo pewnie wiecie. Como sabéis, hubo una guerra civil desde el año 36 hasta el 39 y una dictadura que provocó, dyktatura, która spowodowała pobreza i atraso. Dyktatura spowodowała właśnie biedę i zacofanie. I un lema, i było taki slogan, España no es peor, es diferente. ¿Sí? España no es peor, es diferente. Hiszpania nie jest gorsza, jest inna. I to powiedzmy, że zostało użyte po to, żeby propagandę narzucić pewnego typu, żeby sprzedać to zacofanie hiszpańskie. Propaganda de las tres S, una propaganda oficial, propaganda trzech S, sans y sex. Dla kogo? No chyba wiadomo, para quién? Para los turistas. I se formó una especie de invasión pacífica, spowodowano taką inwazję, powiedzmy, pokojową, która que legitimó, que pudo legitimizar el fascismo y la supervivencia del régimen hasta la muerte de Franco en 1975. I to spowodowało taką legitymizację faszyzmu i to, że reżim przeżył ten faszystowski do śmierci Franka w 1975 roku, czyli całkiem długo, jak na Europę. Lema publicitario de España como destino turístico exótico, jaki był slogan, który reklamował, propagował Hiszpanię jako cel turystyczny, egzotyczny. Spain is different. España es diferente. Y aquí podemos ver los carteles. Esto es como se enseñó España al exterior, ¿vale? Takie właśnie sposoby zwrócenia uwagi, sprzedaży Hiszpanii jako celu turystycznego istniały podczas Franka, reżimu frankistowskiego. I mamy przykład, tenemos un ejemplo. Benidorm. Benidorm está en la costa valenciana, en la costa del este de España, y Benidorm fue un pueblo de 600 habitantes. Benidorm jest na wybrzeżu Walencji, na wschodzie Hiszpanii, i to była taka mieścina, 600, w której mieszkało 600 osób. Rybacki port. Bueno, esto es Benidorm hoy. I tak wygląda Benidorm dzisiaj, tak? Jest jakaś różnica. Hay diferencia, no? Jak chcemy sobie do blokowisk pojechać na wakacje, to zapraszamy do Benidormu. Perdón. Si queréis visitar Benidorm de otra forma, con torres, pues podéis ir a Benidorm si queréis ver la costa de otra forma. Una forma muy turística, czyli bardzo turystycznie tam jest. Tak, taki to był eksperyment. Bueno, vamos a pensar, vamos a responder a unas preguntas, a ver si recuerdas. Teraz odpowiem na takie pytanko.
¿Cuál era el lema turístico de la España de Franco? Czyli jaki był ten slogan turystyczny podczas Hiszpanii frankistowskiej? Mamy trzy odpowiedzi. Tres respuestas. Zobaczymy, czy Państwo sobie poradzicie. Jestem pewna, że tak. España es guay. Hiszpania jest fajna. A, już Pani Izabela odpowiedziała, ale poczekamy jeszcze na resztę. En España hay muchas chicas guapas. W Hiszpanii jest dużo ładnych dziewczyn. Si? No. A już niektórzy nie zobaczyli nawet C, ale już C zostało zaznaczone. Tak jest, España es diferente, muy bien. Dziękuję bardzo pan Piotr, pani Elżbieta, pani Katarzyna, pani Marta, pani Małgorzata. Muchas gracias. Muy bien, España es diferente. I do tej pory ironicznie używa się tego sloganu, jak coś nie bardzo idzie w Hiszpanii, to się mówi, bueno, España es diferente. Hasta hoy se usa mucho, de forma irónica. Pero volviendo al tema, wróćmy sobie do naszej laleczki. ¿Cuáles son las raíces del mito? En serio. Teraz już poważnie podejdziemy oprócz historycznej kwestii. ¿Cuáles son las raíces del mito? Hemos dicho la historia, las relaciones sociales, política, arte, etc. Muchas cosas. Son las raíces de nuestra muñequita. Takie jest korzenie naszej lalki. Es un poco el mito de lo flamenco, lo español. Możemy powiedzieć, że to są takie właśnie korzenie tego, co uznajemy za flamenco, za español. El flamenco, ¿qué es el flamenco? Pewnie Państwo słyszeliście wielokrotnie. ¿Conocéis el flamenco, no? ¿Os gusta el flamenco? No sé. Sí, claro. Dziękuję Pani Katarzyno. Tak jest, ja też bardzo lubię. A mi también me gusta mucho el flamenco, que es un arte. Flamenco to jest po prostu sztuka. Es música, cante y baile. Es algo muy złożone. To jest coś bardzo... es algo muy complejo. A Jolanta le gusta muchísimo. Bueno. Następnym razem zrobimy webinarium o flamenco. Bardzo chętnie. El flamenco es música, cante y baile de los pobres. En realidad. Tak naprawdę nie chodzi o cyganów. Tylko osoby z niższych klas. Osoby ubogie. Es atribuida a los gitanos, ale uznaje się, że to jest część kultury cygańskiej, la minoría étnica más grande en España, czyli największa mniejszość etniczna w Hiszpanii, los gitanos. Cyganie są od 1000 lat w Hiszpanii, więc całkiem długo, może nawet dłużej. Los gitanos están en España desde hace 1000 años, o sea, son españoles. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Hay un mito de los gitanos buenos y los gitanos malos. Tak? Cyganie są postrzegani w pewnej obszarze mitu, tych dobrych i tych złych. Y hay un poco de mitos de estereotipos. Vamos a hablar solamente de los gitanos buenos, ¿vale? Vamos a hablar de los gitanos buenos. Tylko o tych dobrych Hiszpanach sobie dzisiaj powiemy, bo nie starcza nam więcej czasu. Los buenos gitanos... Un poco dentro del mito del buen salvaje. Powiedzmy, że to wchodzi trochę do tego mitu dobrego, dzikiego. Son bellos, sobre todo las mujeres, tak piękni są, w szczególności kobiety. Bailan flamenco, tocan la guitarra, tienen amor por la familia, la naturaleza y la libertad. Czyli tańczą flamenco, grają... na gitarze, kochają swoją rodzinę, przyrodę oraz wolność. I también son muy religiosos i również są bardzo religijni. Ten mit, fue, los gitanos bellos fueron muy útiles para el turismo. Ci piękni cyganie byli bardzo użyteczni dla turystyki właśnie, dla reżimu, tak? Frankistowskiego. O tym możemy sobie porozmawiać w następnej okazji, ale teraz jeszcze tylko powiem, bo ja nie wiem solamente, que estos buenos gitanos son la imagen ideal de los gitanos andaluces. To jest taki obraz idealny cyganów andaluzyjskich i jest la misma imagen que es utilizada por las autoridades para promover la región de Andalucía. Hmm? To jest ten sam obraz, który był używany przez władze po to, żeby rozpropagować region andaluzyjski i to było bardzo użyteczne. Fue muy útil para el turismo de Franco, już o tym wspomniałam. Bueno, pero es parte del mito i parte de ese mito trasciende a toda la nación, tylko część tego mitu przechodzi
na cały naród hiszpański. I forma parte de la cultura popular y también es una especie de artículo, es un producto de exportación. To jest po prostu część kultury narodowej i tak naprawdę stał się takim produktem eksportu. Para quién? Para las clases altas. Na początku to były właśnie te wyższe klasy, które tworzyły takie spektakle, w których tancerze flamenco mogli pokazać to, co umieją, co potrafią, prawdopodobnie pewnie za pieniądze, podejrzewam. I para los turistas, hoy día. Kiedyś to było właśnie dla osób posiadających pieniądze, a obecnie to jest dla turystów, którzy w ten sposób chcą mieć coś z Hiszpanii, tak, taką na przykład laleczkę. Ale bądźmy świadomi. Seamos conscientes. ¿Cuál en conclusión? Esto es un ejemplo de un uso de productos culturales para intereses político-económicos. Czyli zauważmy, że to jest po prostu taki przykład, jak się używa pewne produkty kulturowe dla celów polityczno-ekonomicznych. Tak? Jest to złożona kwestia. Myślę, że możemy to odstawić na następne jakieś nasze refleksje na webinariach. A teraz mały test. Un poco de memoria. Vamos a hacer un poquito de memoria. A ver si recuerdas. ¿Cómo se llama esto? Jak to się nazywa? En español. Las varices. Las raíces. O las cicatrices. Bien, brawo. Pani Małgorzata, Pani Izabela, Pani Katarzyna, Pan Mariusz, Pani Marta, Pan Paweł. Muy bien. Exacto. Las varices to są takie pajączki na nogach. Las raíces to jest właśnie to, co szukaliśmy. Las cicatrices to są blizny. Así que nada que ver. Trochę się zbliża fonetycznie tylko. Pero hay más cosas. Palabra que no pega. Co nam nie pasuje? To słowie nie bije, a chodzi, co nam nie pasuje? ¿Qué palabra no pega? Según el mito, los gitanos buenos son. Sprawdzimy sobie. Tak już Państwo odpowiedzieli, Pani Izabela. Są bellos, gordos, religiosos, amantes de la naturaleza. Czy cyganie, dobrze nazwijmy to, są piękni, grubi, religijni, czy kochają naturę? Gordos, no pega, exacto. Może część z nich faktycznie nadużywa oleju. Hiszpańska kuchnia jest dość ciężkostrawna. La cocina española es un poco pesada. Pero no todos los gitanos son gordos. Ale nie wszyscy cyganie są grubi, zdecydowanie nie. Otro mito sobre los españoles. Wracamy do całego narodu hiszpańskiego. Los españoles duermen todo el tiempo la siesta. Czy to prawdziwy mit? Pewnie wszyscy Państwo w którymś momencie tak pomyśleli. Macie Państwo prawo. Ja też tak myślałam, ale tak nie jest. Vamos a ver por qué. Los españoles duermen todo el tiempo la siesta y son unos vagos. I czy są leniuchami? Tak jak ten kot. I por eso tienen paro. I dlatego mają bezrobocie. La realidad. Rzeczywistość okazuje się nieco inna. Los españoles duermen la siesta menos que los estadounidenses o los españoles. Hiszpanie drzemią w dzień mniej niż menos que los estadounidenses o los alemanes. Solo el 16% de los españoles duerme la siesta. Y el 58,6% de los españoles nunca hace la siesta. Así que widzimy, że tylko 16% Hiszpanów i 16% Hiszpanów drzemie w ciągu dnia. Ma taki zwyczaj, a prawie 60% nigdy nie drzemie. El 34% de los estadounidenses, tutaj mamy piramidkę, una pirámide con el porcentaje 22% y 16%. Son vagos, son leniuchami, prawda. La jornada laboral es más larga en España. Otóż okazuje się, że dzień pracy w Hiszpanii jest dłuższy niż w innych krajach, a już na pewno dłuższy niż w Skandynawii. Dzień pracy wygląda tak w Hiszpanii. Turno partido, czyli dosłownie łamany dzień pracy. Desde las 9 hasta las 2 i de 4 hasta las 8, 8 y media o 10 o más. Czyli 8 godzin dziennie. Od 9 do 14, od 16 do 20.
do 22 albo jeszcze dłużej, zależy gdzie się pracuje. La jornada laboral es entre 8 hasta 11 horas diarias. Czyli długość dnia pracy trwa między od 8 do 11 godzin dziennie. Jeszcze dodajmy do tego transport i nam się cały dzień zejdzie. Por ejemplo, en hostelería es mínimo 10 horas diarias. Na przykład w sektorze restauracyjnym to jest minimum 10 godzin dziennie. Tak to wygląda. Otro problema, otra realidad que tenemos en... Bueno, es un problema. To jest kolejna sprawa, kwestia i raczej problematyczna jest la precariedad laboral. Es un problema muy grande en España, czyli tymczasowość pracy oraz niska płatność pracy. Contratos en negro, pewnie Państwo słyszeliście, to jest właśnie typowe dla Hiszpanii, umowa na czarno. Umowy na czarno do 3 millones de personas. Mas personas inmigrantes, czyli to dotyka 2-3 milionów osób narodowości hiszpańskiej i osoby spoza Hiszpanii, które przyjeżdżają do pracy i nie wiadomo ile to jest, ile to może być osób, bo często po prostu nie zgłaszają się. Contratos temporales, również czasowość pracy, czyli pracujemy na przykład 4 godziny w miesiącu, takie były rekordy. Por ejemplo, trabajo 4 horas por mes. Rekordy tej tymczasowości. Contratos temporales, esto está relacionado con el 60% de los jóvenes y casi todos los contratos de verano. I prawie wszystkie kontrakty, umowy letnie i 60% osób młodych do 25 roku życia albo trochę starszych. Naprawdę dużo osób zmaga się z tym. Otra realidad es el paro. Una palabra clave. Słowo klucz w hiszpańskiej społeczeństwie paro. El paro es bezrobocie. Bardzo wysokie, jak Państwo pewnie słyszeliście, es muy alto. El paro es muy alto en España, más del 20% y casi la mitad de las personas que tienen menos de 25 años. Casi 5 millones de parados, oficjalmente. Prawie 5 milionów osób bezrobotnych. Parado. Origen del paro, tylko tak wejdziemy w ten temat, solo vamos a tocar un poquito este tema, jakie są przyczyny bezrobocia w Hiszpanii. Una de ellas, la destrucción del empleo, niszczenie miejsc pracy, la corrupción, korupcja i jedno z ważniejszych, uno de los más importantes motivos es la burbuja, banieczka, inmobiliaria. Nieruchomościowa, bańka nieruchomościowa es la burbuja inmobiliaria. Bueno, esto es un poco la oferta que tenemos, la oferta del día, oferta dnia, tres trabajadores por el precio de medio. Tak to wygląda, trzech pracowników w cenie pół pracownika. Esto es la reforma laboral. Takie są właśnie zmiany w prawie pracy, nieciekawe w hiszpańskim prawie. I hay muchas protestas, desde luego, zdecydowanie jest bardzo dużo protestów względem tych zmian i jedne z tych właśnie sposobów na to, żeby protestować, to jest wychodzenie na ulicę. Stop desahucios, nie dla ewikcji, nie dla eksmisji, które też są częścią hiszpańskiej rzeczywistości. Así no, tak nie, despido más fácil y barato, nie dla taniego zwolnienia i tak dalej. Bueno, vamos a volver un poquito. Wracamy sobie do pytań. Wracamy sobie do pytań, zobaczymy, co Państwo zapamiętali. A ver si recuerdas. Marca las respuestas correctas. Uwaga. Proszę zaznaczyć odpowiedzi odpowiednie. Puede haber más de una. Może być więcej niż jedna. Los españoles duran la siesta menos que. W Hiszpanii śpią siestę mniej niż... Czy Hiszpanie śpią w dzień mniej niż los estadounidenses, los alemanes o los franceses? Puede haber más de una. Aha, widzę, że czujność ta. Muy atentos. Pani Katarzyna, pani Izabela, muchas gracias, todo muy correcto. Bardzo dobrze Państwo sobie poradziliście, jestem pod ogromnym wrażeniem. Los exacto, A i B. Pani Katarzyna, pani Marta, pan Piotr, pani Justyna, bardzo dziękuję. Exacto, los franceses igual, 16-15% de los franceses duermen la siesta. Tak samo Francuzi mniej więcej, więc nie zaznaczam.
Más mitos. El flamenco es el baile típico del español. Czy flamenco to jest typowy taniec hiszpański? Taki jest kolejny mit, który chciałabym Państwu zaproponować. Muy bonito el flamenco. Pues no. Hay muchos. Otóż nie. Jest bardzo wiele tańców hiszpańskich regionalnych. Flamenco to jest tylko jeden z nich na południu Hiszpanii i w Murcji w Ekstremadurze. Esto, por ejemplo, es un baile basco. Kasio, hola. Wracamy do naszego baskijskiego. Y este es un baile basco. To jest baskijski taniec. Esto, por ejemplo, es la jota aragonesa. Jota aragońska. Skaczemy sobie w powietrze bardzo. Esto es, por ejemplo, la sardana. Jeżeli dobrze pamiętam, sardana z Katalonii. Esto es la muñeira gallega. Bardzo piękne tańce. Polecam obejrzenie w internecie sobie tych rzeczy. Es bueno verlo en internet. Es muy interesante. Y esto, por ejemplo, es el baile de la cinta. A to na przykład też w regionie północy, en el norte de España, el baile de las cintas, też z takimi kijeczkami sobie, że tak powiem, robią dźwięki różne, el baile de las cintas y de los palos. I jest to z La Isa Canaria, na Kanarach tak się tańczy. I jest to es el chotis madrileño. I tak wygląda typowy taniec madrycki, więc na San Isidro zapraszam na fiestas madryckie też Państwo zobaczycie takie osoby. Podejść ver este tipo de personas bailando un chotis madrileño. Pytania do Państwa, czy Państwo uważali w tym ostatnim rozdziale. ¿Cuál de estos no es un baile típico de España? Który z tych następujących tańców nie jest typowym tańcem hiszpańskim? La jota, la Isa Canaria, la muñeira, el chotis, el tango. El baile de cintas. No dobrze, może było proste i banalne, ale chciałam, żebyśmy sobie tutaj zaznaczyli właśnie, że tango nie jest, powiem, tak jest. Pani Justyna, Pani Katarzyna, Pani Marta, Pani Małgorzata. Muchas gracias. El tango es un baile típico de dónde? Kto mi powie? De dónde es el baile el tango? Es un baile típico. Muy bien, de Argentina. Exacto. Muchas gracias a todos. Bardzo świetnie sobie Państwo. Świetnie. Dali radę? Pues sí. El tango z Argentina. Otro mito. Uwaga, jak ktoś jest głodny, to proszę. Si tienes hambre, lo siento mucho. Przykro mi. Vamos a ver un poco de la comida típica española. Se come solo paella. Czy tylko jedzą w Hiszpanii Hiszpanie paelie? Paelle po hiszpańsku. La paella es típica de Valencia, pero en otros sitios, la fabada asturiana, buenísima. Asturias, a to el bocadillo de calamares, una comida típica de Madrid. Typowe jedzenie w Madrycie, el bocadillo de calamares, czyli kanapka z kalmarami. Esto es el estofado. Creo que es de Valencia o de Murcia, w części wschodniej. Estofado. El guiso. No dobrze, to różne ma nazwy. Esto es la empanada gallega. Un momento. La empanada gallega. Buenísima. Te wszystkie rzeczy można oczywiście spróbować w różnych regionach, nie tylko w regionach pochodzenia. Se puede comer en muchos sitios. La empanada gallega. Esto es el gazpachito, el gazpacho. Típico de Andalucía. Gazpacho. To są las papas bravas, czyli patatas bravas, czyli kartofle takie dzielne, można by przetłumaczyć, które są dość pikantne. I to jest el pulpo a la gallega, czyli ośmiorniczki po galicyjsku. Las papas arrugadas, czyli takie kartofle kanaryjskie. Ay, qué rico todo. Me muero. A zaraz. Tak. Wszystko jest pyszne, ale to jest królowa. Esta es la reina para mí. A mí me encanta la tortilla de patatas. To jest królowa dań hiszpańskich, która jest wszędzie i zawsze mile widziana. Ay. Qué rico todo. Jakie to wszystko pyszne. Qué rico todo. I uno de los penultimos mitos, przedostatni nasz mit, już powoli będziemy kończyć, ale jeszcze sekundkę Państwa tutaj podtrzymam. A los españoles les gustan los toros. Eso es verdad o no es verdad? Este señor es el torreador. Ole! Z płachtą, tak. Con su, sí,
Bueno, este es el toro, ¿vale? El torrador y el toro, el torrador contra el toro. Tutaj walka się dzieje. Los toros son es la corrida de toros. Jak Hiszpanie mówią los toros, to nie chodzi mi o wszystkie byki świata, no są todos los toros de España. Es la corrida de toros. Chodzi o corridę. ¿Es verdad que a los españoles les gustan los toros? Czy to prawda, że Hiszpanie lubią toros? Ha. Al 67% de los españoles no le interesa nada la corrida de toros. 67% nie jest zainteresowana w ogóle corridą, byczą corridą, nazwijmy to tak. Esto es un poco la estadística. Al 9,7 le gustan mucho, 10% mamy zainteresowanych. Algo, trochę, 1/5, 67 nada. No sabe, no contesta. I 2% nie wie albo nie ma opinii. Czyli naprawdę brak zainteresowania jest naprawdę dość znaczny. Podemos ver que la falta de interés, en este caso en la corrida de toros, es muy alta. De hecho, nawet można powiedzieć, de hecho existen movimientos antitaurinos en todo el país. Istnieją ruchy przeciwko tym, przeciwko bykom w całym kraju. I más, co więcej, es más, en Canarias, en Catalunya están prohibidas las corridas de toros. Czyli widzimy, że te byki są zabronione nawet, walki byków, te takie najkrwawsze. Muy bien, pani Małgorzata tutaj wam zdradza, że bardzo dobrze. A mi también me parece que muy bien. Też mi się tak wydaje. Mira, popatrzmy sobie. Dice el toro, es duro ser símbolo nacional. A vosotros también os deben torturar hasta la muerte. Pyta się byczek, że ciężko jest być symbolem narodowym. Pewnie też was torturują do śmierci. A co odpowiadają wszyscy? Entonces, Spain is different. Desgraciadamente. Niestety Hiszpania jest inna, ale powoli to się zmienia. Małe pytanko do Państwa. Una pequeña pregunta. A ver, ¿a los españoles les gustan los toros? Bueno, ya sabemos que no. Pero, ¿cómo es la corrida de toros en español? El toro es el animal. Toro to jest ten byk. A jak jest inaczej la corrida de toros? Los toros, odpowiada pani Małgorzata, bardzo dobrze. I nie tylko pani Małgorzata, wszyscy tutaj świetnie odpisali. Exacto. Pani Katarzyno, pani Justyno, muchas gracias. Los toros. Es la corrida de toros. Si alguien nos pregunta, jeżeli ktoś Państwa spyta, ¿te gustan los toros? To właśnie chodzi o całe to wydarzenie. Bueno, el último tema para hoy. Ostatni, tylko sobie wejdziemy w ten temat, bo już powoli kończymy. Los españoles son unos borrachos. Czy to prawda, że Hiszpanie są pijakami? Tutaj mamy na obrazie Velázqueza mityczną postać. El Baco. A los españoles les gusta mucho el vino, la sangría, la cerveza, las copas, los chupitos, etc. Hiszpanie lubią to wszystko, nie tylko. Pero bueno, vamos a ver cómo. Esto es un poco la. To jest właśnie typowy obraz hiszpańskiej ulicy, szczególnie jak jest gorąco. Esto es una terraza. To jest właśnie teraska barowa, czyli siedzonka na zewnątrz. Tak to wygląda. To jest typowy obraz Hiszpanii en la calle. Eso significa que todos los españoles son unos borrachos. Tego się dowiemy, proszę Państwa, na następnym webinarium. Eso lo vamos a comprobar en el siguiente webinario, porque es verdad, bo to prawda, że en España se pasa mucho tiempo fuera, en los bares, bebiendo y no solo alcohol. I comiendo tapas. Estas son las tapas ricas. W Hiszpanii dużo czasu się spędza na zewnątrz, w barach i nie tylko pijąc alkohol. Jedząc oczywiście tapas. I es verdad que la vida social tiene lugar fuera. Życie społeczne ma miejsce na zewnątrz i to jest parte de la vida. I to jest częścią życia. To jest po prostu część życia. I to z los Polacos son ladrones, pani Jolanta mówi dokładnie tak. Nie można po jednej osobie stwierdzić, że wszystkie osoby należące do jakiejś społeczności to właśnie są takie. Również Polacy nie są wszyscy, prawda, złodziejami, jak się komuś zdarzyło. Por ejemplo, bueno. Entonces vamos a ver si te acuerdas. Zobaczymy, czy Państwo pamiętacie. En España se pasa mucho tiempo donde? Gdzie w Hiszpanii dużo czasu spędzamy? En la calle,
Perdón, en la casa, en el cine, fuera, exacto, wszyscy doskonale sobie Państwo poradziliście, jestem pod wrażeniem, exacto, en España se pasa mucho tiempo fuera, na zewnątrz, fuera, muy bien, exacto. Vamos a ver, ¿tenéis alguna pregunta? Vamos a terminar ya. Ja jestem do Państwa dyspozycji, przepraszam, czy Państwo macie może jakieś pytanko dotyczące tego wszystkiego, co tutaj sobie, o czym porozmawialiśmy. Si no, jeżeli nie, to zapraszam serdecznie na następne webinarium i jeszcze oddam głos panu Maciejowi. I bardzo dziękuję za tak aktywność, taką dużą aktywność. Muchas gracias por a vosotros. Wam bardzo dziękuję. Gracias a todos vosotros. Było mi bardzo miło. Fue un placer. Ha sido un placer para mí poder enseñar un poco, contaros un poco sobre España. Y hasta pronto. Adiós. Ah, aquí. Si quieres saber algo más sobre la vida de los españoles y sus costumbres, jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej na temat życia Hiszpanów i ich zwyczajów w barach i w innych sytuacjach, te espero en el siguiente webinario. Oczekuję, czekam na Was na następnym webinarium. Adios, igualmente, adios, adios a vosotros, adios, gracias. Ciao. Ciao, ciao a todos. Hasta pronto. Un momentito, Maciej. Jeszcze tylko pan Maciej tutaj coś doda od siebie. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za udział w naszym webinarium. Ja tylko chciałem zaprosić na kolejne webinarium z hiszpańskiego. To będzie już w przyszłym miesiącu. Zaproszenia wyślemy do Państwa no, mniej więcej w połowie maja, może troszeczkę wcześniej. Webinarium jeszcze mamy w tym tygodniu z angielskiego. W przyszłym tygodniu, przepraszam, z angielskiego. To jest 28. Serdecznie na nie zapraszamy. Dziękujemy za udział w tym webinarium i zapraszamy na kolejne. Do usłyszenia.